Szczęśliwy Marek Szpera, bo zwycięstwo wspaniałe z Górnikiem Zabrze. Ksawery Gajek powiedział, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Chyba to dzisiaj też można powiedzieć o waszej drużynie, że tak było. No czy nieważne jak się zaczyna? Ja myślę, że... No wiadomo, ale my cały czas byliśmy w tym meczu, wydaje mi się, tak? Nie wiem, iloma przegraliśmy, trzema? 3-6 było na początku. No to jest żadna przewaga, tak? Czyli czas jest kontakt, wiadomo, by się 8-7 zrobiło, to już byłby problem. Ale kontakt, powiem szczerze, że taki mieliśmy plan, żeby cały czas być w meczu. I nam się i przyszedł taki moment, który myślę wykorzystaliśmy w drugiej połowie, że złapaliśmy te 2-3 kontry na plus 3-4 i już tak powiem szczerze, patrzę 39, 40, uderzę, mówię, jeszcze kupa czasu. No i tak jak mówię, no wrócili oni do gry, ale fajnie, że wróciliśmy i też my, tak? Bo był kryzys i pokazaliśmy jako, no może mniej doświadczony zespół Superlidze, jak chodzi o całość, że potrafimy wrócić do meczu i to jest bardzo ważne. Mieliście przewagę czterobramkową, kilka takich akcji nawet na 5 bramek, wtedy się nie udało, rywal kontrował. Gdyby wtedy na 5 bramek się przełamał, ten mecz mógł się inaczej potoczyć, czy to jednak nie miało większego znaczenia? Miałoby, może na ten aspekt psychiczny, tak? Ja też miałem tam, powiem szczerze, że myślałem, że ten Ukrainiec zawsze tam broni ostatnio, tam jeszcze był Patryk Maurer i z automatu podałem. Powiem szczerze, trochę mi chciało, ale to tam nie jest żadne wytłumaczenie, ale konsekwentnie jakbym spojrzał i zagrał w drugą stronę, czyli tam go nie ma, tak? Tam byśmy mieli przewagę, ale spokojnie, myślę, wracam po przerwie. Oby takie mecze po przerwach były, to będzie pięknie. No i dzisiaj była obrona, bo obrona dzisiaj była dużo lepsza niż w Głogowie. Bramkarz pomógł, ale to też wynikało z defensywy. No od obrony się wszystko zaczyna. W piłce ręcznej atak to zawsze się tam coś, powiem szczerze, wymaluje. Ale defense, no naprawdę oglądaliśmy Górnik. Górnik jest solidnym 16-osobowym zespołem, tak? A my robimy co możemy, trener robi co może. I oby takie wyniki w tej hali, będzie pięknie.